Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Tarot Spokojnej Ścieżki. Zapraszam Baranę na odczyt tygodniowy. Rozkład na tydzień od 16 do 22 września 2024 roku. Pokażcie proszę karty, jak będzie przebiegał ten tydzień u osób spod znaku Barana. Dobra. Sprawy w pracy. Dla szukających pracy, w związkach, no i u Was single. Aniołowie przodkowie jako przekaz dodatkowy i wiadomość na ten tydzień. Aniołowie przodkowie, pokażcie proszę karty dla osób spod znaku Barana na tydzień czasu, 16-22 września. I dla Was karta, członek starszyzny, wyłam się z rodowych schematów. Dobra. Pierwsze, co się pokazuje, w pracy macie szansę wykazania się, podjęcia dodatkowej współpracy lub raczej szansa takiej współpracy, która przyniesie Wam awans. I od tego, jak zaprezentujecie swoje umiejętności i ile pokażecie, to Wy, Barany, w tym tygodniu możecie się naprawdę wykazać. I mieć nadzieję na to, że polepszy się, że zostaniecie zauważeni i że ta perspektywa podwyżki czy awansu albo bardzo owocnej, dobrej współpracy jest przed Wami. Generalnie trójka pentakli mówi o współpracowaniu, gdzie każdy w tej współpracy wnosi coś swojego, wnosi coś od siebie. I to jest bardzo ważny czas, ponieważ może przynieść dobre efekty w postaci podwyżki, awansu, uznania, no we wszelkiej możliwej formie. Ci z Was, którzy szukacie pracy, pełne zaangażowanie tutaj po Was widać. Dziesiątka kielichów mówi o tym, że może to być czas, w którym określicie, co byście chcieli robić i możecie też mieć taką szansę, czy raczej poczucie, że po rozmowach kwalifikacyjnych, a szczególnie tej jednej wyjątkowej, możecie czuć, że będą chcieli Was zatrudnić, będą chcieli Was zaangażować. Będzie się podobało to Tobie, to jak tam współpracują, jaka jest kultura pracy, jakie są ogólnie zwyczaje. Także tutaj pracę możesz zyskać i może to być praca związana z Twoją pasją. Będzie Ci się w każdym razie podobało. To jest dla osób, karta dla osób, które oczywiście aktywnie poszukiwały pracę i oczywiście coś już się działo. Jeżeli zaś rozpoczynasz poszukiwania, to zastanów się właśnie, które miejsca są dla Ciebie i przy jakim towarzystwie czułbyś się dobrze. Bardzo też pozytywna karta. Jeśli chodzi o związki, siódemka kielichów mówi tutaj o pewnego rodzaju problemach z nałogami, problemach z decyzyjnością, wyolbrzymianie, patrzenie przez różowe okulary. Tu jest też coś takiego, że ktoś może łapie kilka srok za ogon. I albo macie może, Barany, dużo tematów do pozałatwiania z jedną osobą, a chcielibyście już wejść w relację z inną osobą. To nie jest do końca uczciwe. Karta radzi: uporządkuj jeden temat, jedną relację, a potem otwieraj się na coś nowego. To rozmarzenie. Też patrzenie na różowe okulary może pokazywać osoby, które tutaj są platonicznie zakochane lub osoby, które są ewidentnie zakochane w jakiejś osobie, do jakiejś interakcji między Wami doszło, bo jesteście tutaj w rozkładzie, w tej części rozkładu jako związek pokazani. Możecie mieć bardzo takie wygórowane wyobrażenia o tej osobie i dobrze by było może zejść jednak na ziemię. Jeśli chodzi o osoby wolne, single, trójka mieczy mówi o tym, abyście przestali roztrząsać takie sytuacje niezbyt fajne, które się wydarzyły w relacjach romantycznych, romansowych. To znaczy nie żyjcie z raną, zadrą w sercu, trzeba to przepracować. Serduszko jest zranione, ale jeżeli podejdziecie do tego na logikę, może być zupełnie inaczej, może być lepiej. Dobrze by było w tym tygodniu zadbać o takie bardziej logiczne podejście, nie brać sobie do swojego serducha wszystkiego. I teraz tak, na koniec, na ten tydzień dla Was karta
aniołowie przodkowie, członek starszyzny. Ja Wam oczywiście tą wiadomość po prostu przeczytam. Członek starszyzny. Mamy strona 49. I zobaczmy. Wiadomość. Wyzbądź się ograniczeń, które nałożyli na Ciebie członkowie rodziny, zarówno Ci dawni, jak i obecni. Wiedz, że energia Twojej duszy jest potężniejsza niż genetyka i wzorce behawioralne. Drogie barany, wszystkiego dobrego na ten tydzień. Miejcie się dobrze. Pozdrawiam. Pa, pa.